Przedstawiciele zespołu szkół nr 4 zwyciężyli w bilardowym turnieju szkolnym o Puchar Starosty Powiatu Mrągowskiego. Na kolejnych miejscach znaleźli się przedstawiciele parafii błogosławionego Honorata Koźmińskiego i zespołu szkół nr 1. Najlepszym zawodnikiem turnieju okazał się Filip Gruszczyński, który w nagrodę otrzymał kij bilardowy. Sam zawodnik twierdzi, że gra w bilarda trochę z przypadku. Mój trener piłki ręcznej, który grał w bilarda, zaprosił mnie na turniej. Koledzy mnie namówili, żebym później zaczął chodzić z nimi na zajęcia. No i ćwiczę do tej pory. Szkolne rozgrywki bilardowe były swoistym przygotowaniem organizatorów do imprezy na znacznie większą skalę. Chcemy zorganizować międzyszkolną ligę powiatową bilarda. Ta liga trwałaby w ciągu całego roku szkolnego, od września do czerwca następnego roku i obejmowałaby około 8 do 10 drużyn z terenu naszego powiatu, miasta Mrągowa i powiatu. Bilard to ciekawy sport i zdobywa coraz większą rzeszę zainteresowanych. Mrągowscy bilardziści starają się zaszczepić miłość do tej dziedziny sportu już u najmłodszych. I wygląda na to, że im się udaje. Gram tutaj, ponieważ lubię w bilarda, bo koledzy mi powiedzieli o tym. I raz poszłem i mi się spodobało i zacząłem chodzić. I Wojtek Mirkowicz, ten co gra tutaj przy stole, Wziął mnie do grupy i gram z nimi turnieje. Zaczęłam grać ponad rok temu. Nie myślałam, że będę grała, po prostu chciałam dla zabawy tak sobie zagrać. A okazało się, że jakoś tam smykałkę do tego mam. Zaczęłam grać u taty w barze, to dzięki tacie w sumie. Kupił mi kij, no i od tego się zaczęło. Chłopaki wzięli mnie do drużyny. Bo podoba mi się bardzo. Już parę meczów wygrałem, parę przegrałem. Wszyscy zawodnicy biorący udział w spotkaniu otrzymali dyplomy, puchary i medale ufundowane przez starostę Mrągowskiego. Organizatorzy rozgrywek bilardowych już szykują się do kolejnych turniejów. Najbliższy z udziałem najmłodszych zawodników najprawdopodobniej po wakacjach.